Poranny gość, z... Radia Zachód. O nowym pakiecie ratunkowym dla polskich rodzin autorstwa Platformy Obywatelskiej. E, między innymi porozmawiamy, a gościem Radia Zachód jest Elżbieta Rafalska, europoseł europejskich konserwatystów i reformatorów w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry panu i dzień dobry słuchaczom. I dzień dobry internautom, bo na Facebooku też I internautom tak. również, no tak ciągle o tym zapomnę. Ta, tam jest pani kamera, moja jest tam, także możemy no się dowiedzieć. Właśnie teraz nawet do radia trzeba przyjść na galobo. No ale to bardzo dobrze, no przecież pani nie ma z tym problemu, nie mamy z tym problemu. E, pani poseł. Pani poseł Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej w internecie napisała wczoraj, że jest rekordowa inflacja. Rosnąca drożyzna w sklepach i historycznie wysokie raty kredytów. Oto rzeczywistość, którą zafundowała Polkom i Polakom władza PiS. I Rada Krajowa Platformy na, ma na to receptę. To oczywiście jest wszystko cytat. Po pierwsze, 20% podwyżki dla pracowników sektora publicznego. Po drugie, pomoc dla kredytobiorców. Rata kredytu nie wyższa niż w grudniu 2021 roku. I po trzecie, obligacje antydrożyźniane. Twoje oszczędności i yy, twoje oszczędności chronione przed inflacją. Inflacją może warto skorzystać Pani poseł z tych rad. To są propozycje Platformy Obywatelskiej, a więc partii, która nigdy nie zaprezentowała kompleksowego programu dla Polski w czasach niezwykle trudnych, kiedy mamy tak wiele kryzysów, którą stać tylko na takie reakcje doraźne, na taką próbę pozyskania elektoratu. To jest partia, która chyba niewiele rozumie z aktualnej geopolitycznej sytuacji, skoro mówi, że to nasz rząd zafundował inflację i te konsekwencje, o których mówi. Myślę, że Polacy wiedzą, co dzieje się w Europie, czego konsekwencją jest też ta inflacja, ale przede wszystkim widzą, jakie rząd zjednoczonej prawicy podjął działania antyinflacyjne, jaką prowadzi politykę wspierania polskich rodzin i akurat pani poseł Sibińska powinna być ostatnią osobą, która będzie nas tu pouczać w kwestiach polityki prorodzinnej, bo ja doskonale pamiętam stanowisko tamtej partii, kiedy my wprowadzaliśmy wielkie inwestycje społeczne. Doskonale pamiętam, jaką Platforma Obywatelska prowadziła absolutnie. Antyspołeczną politykę uderzającą w polskiej rodziny. Dzisiaj, kiedy my podnosimy kwotę wolną od podatku do wysokości 30 tysięcy zł, wprowadzimy, wprowadzamy świadczenia dla emerytów, wspieramy polskie rodziny tak, jak to jest możliwe w takich trudnych czasach. Y, y, pozwalają sobie na takie nieprzemyślane propozycje, nieprzeliczalne propozycje. Ale pani nie poseł, jest no przecież, przecież każdy, kto ma kredyt, to ma problem, bo wszystko wzrasta. 20% podwyżki dla pracowników sektora publicznego też na pewno by się przydało. Dlaczego te propozycje są złe? Oczywiście Platforma, pewnie każdy też pamięta, że przez 8 lat mroziła wynagrodzenia budżetówki. My te wynagrodzenia też podnosiliśmy systematycznie. Proszę zobaczyć, że przez te działania podatkowe, które w tej chwili proponujemy, a więc nawet podniesienie kwoty wolnej od podatku, te wszystkie te zmiany podatkowe mają poprawić sytuację milionów Polaków. I pamiętajmy również, że w tej sytuacji kryzysu gospodarczego, popandemicznego i już dzisiaj za chwileczkę będą konsekwencje kryzysu związanego z wojną w Ukrainie. Mamy świetną sytuację na rynku pracy, czyli nie mamy problemów z bezrobociem. Polacy pracują nie tak jak zarządów Platformy Obywatelskiej, gdzie oni nigdy sobie dobrze również gospodarczo nie radzili, więc na pewno te działania są kierowane do Polaków po to, żeby umiejętnie sobie poradzić naprawdę z tymi rosnącymi cenami żywności. A ja z tak niepoważnymi propozycjami programowymi, które nawet nie mają zliczonych skutków finansowych, po prostu nie polemizuję, bo wprowadzamy rozwiązania jako partia rządząca, to my po prostu działamy. Oni sobie mogą po prostu na boczku robić różnego rodzaju doraźne wrzutki programowe. Siądźmy do poważnej dyskusji programowej, porozmawiamy o rynku pracy, o finansach państwa, o sytuacji Polaków, poszczególnych grup. To nie jest poważna polityka. Tak? Zanim to się stanie, to pani poseł, powiedzmy jeszcze o tym, co dzieje się w, na kancie Parlamentu Europejskiego, bo jesteśmy bardzo mocno zajęci jako Polacy pomocą. I, i, i... Tak naprawdę to jest naturalne. Wiadomo, jak dużo obywateli Ukrainy uciekło przed wojną, przed śmiercią. Tutaj do nas jest ta pomoc, to wszystko się dzieje, a tymczasem niektórzy euro, eurodeputowani, jak na przykład pani poseł Sylwia Spurek z Zielonych opowiadała w Brukseli niedawno, że jak nie zadbamy o praworządność, to Polska skończy tak jak Rosja. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale taka była konkluzja tej wypowiedzi. No i oczywiście, że należy wstrzymać pieniądze unijne, bo w Polsce nie przestrzegana jest samorządność, czy praworządność, przepraszam. Czy pani próbowała polemizować wtedy w z panią poseł Spurek. To nie jest co głos pani poseł Spurek. Wiele rezolucji uderzających w Polskę było podejmowanych z inicjatyw eurodeputowanych opozycyjnych i to w jednym szeregu. Dzisiaj część z nich troszeczkę łagodniej się wypowiada, ale takie głosy są częstsze. Pani europoseł Ochojska i można by tak jeszcze wymieniać, nawet w czasie, kiedy trwa wojna w Ukrainie, mówią o tym, że... Praworządność jest kluczowa i trzeba Polsce w dalszym ciągu wstrzymywać wypłatę należnych miliardów euro, prawie 60 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który jest na wzmocnienie odporności polskiej gospodarki. Na te pieniądze czekają samorządy, na te pieniądze czekają ludzie, mieszkańcy, dlatego że to są bardzo ważne inwestycje zaplanowane. Ale już ten etap finalizowania wszystkich uzgodnień między Komisją Europejską a Polską. Polskim rządem z, z premierem morawieckim był na tym etapie, że KPO jest uruchamiane, ale tym razem to Polska, która świadczy tak olbrzymią pomoc uchodźcom ukraińskim, mówi o tym, że nie będziemy płacić kar, które zostały już orzeczone, które będą czy mają być potrącane Polsce. Bo jest to absolutnie krzywdzące i niesprawiedliwe w sytuacji, w której polska strona ponosi tak gigantyczne skutki wspierania też uchodźców, więc trwa ten spór. My sobie poradzimy sobie w tej chwili bez tych środków, uruchomienie ich. Czy w kwietniu czy w czerwcu nie stanowi różnicy, ponieważ i tak w tej chwili nie możemy ich zaliczkować tak, jak to było możliwe do końca grudnia 2021 roku, więc gramy teraz po prostu o wyższą stawkę Ale i myślę, gramy że między... takie twarde rozmowy są też potrzebne. Gramy w Brukseli mecz między sobą, bo tak to trochę wygląda. Ale bo tak jest. My zresztą nie liczymy na to wsparcie. To już będą ich wyborcy rozgrzeszać za to, że w Polsce prowadzi się anty, że w Brukseli część europosłów prowadzi antypolską politykę uderzającą w nasze polskie interesy w sytuacji tak trudnych wyzwań, nie tylko gospodarczych. Mnie już to przestaje szokować. Niestety nie powinno być tak, bo dla innych posłów z Innych krajów jest to naprawdę zaskakująca sytuacja. Ale zdaje sobie że pani tak się atakuje Polskę z... przez polskich europosłów. Zdaję sobie pani poseł sprawę z tego, że tylko szczątkowe, częściowe informacje z tego, co dzieje się w Brukseli, trafia do Polski. Mam na myśli w kontekście tego, o czym zacząłem mówić. Czyli że my jesteśmy tutaj bardzo zajęci tą bieżącą sytuacją w Polsce, która jest, jak wiadomo, dynamiczna, momentami trudna, ale dużo się dzieje. Więc ludzie nie mają za bardzo czasu na to, żeby przyglądać się, przysłuchiwać temu, co się dzieje w Brukseli. Rozumiem to doskonale. Na... Na pewno przyjdzie taki czas, w którym te emocje tu związane troszkę będą mniejsze, bo nawet gdybyśmy w tej chwili próbowali to mówić i mówimy, to wszystko jest, tak jak Pan mówi, przysłaniane tą taką bardzo dramatyczną sytuacją związaną z wojną tym ludobójstwem z kolejnymi atakami ze strony Rosji z działaniami są takie kwestie pierwszoplanowe, ale przyjdzie czas roz z rachunków, rozliczeń i nie mówię wcale o tym, że to będzie wyłącznie czas kampanii wyborczej, w której Polacy będą musieli powiedzieć sobie, kto dba również o interesy Polaków nie tylko w Polsce. Ale również na arenie międzynarodowej i w Unii Europejskiej. No, nie można na to na pewno pozwolić. To na koniec jeszcze powiedzmy o tym, co dzieje się w Polsce. Bo tutaj, no z jednej strony mówią, że rząd nic nie robi, z drugiej strony mówią, że rząd robi za dużo, bo daje 500 plus na przykład Ukraińcom, które przyjechały tutaj z dziećmi. Czy pani miała, jako była minister rodziny pracy i polityki społecznej, bo tak się nazywał wtedy resort, czy pani miała jakiekolwiek wątpliwości, jakiś cień wątpliwości, czy jednak na przykład pomagać rodzinom z Ukrainy, które uciekły przed wojną? Ale w inny sposób. Na przykład to, co mówił Paweł Kukiz. Bony żywnościowe w wysokości 500 zł. Żadnych wątpliwości. 500 plus wypłaca się również ukraińskim rodzinom, jak wszystkie pozostałe świadczenia rodzinne. I tak jest w całej Unii Europejskiej. Też została uruchomiona tymczasowa dyrektywa o ochronie uchodźców. I w zasadzie wszystkie inne kraje realizują tego typu politykę na swoim poziomie krajowym. Pomysł Kukiza, pana Kukiza, no gdyby go zrealizować, musiałby się odnosić do wszystkich tych osób i tych rodzin, które pobierają 500. Czyli także do Polaków. Czyli polskie rodziny też musiałyby rozliczać 500 fakturami. To jest propozycja nieprzemyślana, propozycja wymagająca zatrudnienia nie wiem, dziesiątek tysięcy pracowników, którzy by zliczali i uważali i uznawali, czy te wydatki są rzeczywiście na cele związane z dziedziną. To jest pomysł, który uderza w to, o czym od początku też mówiliśmy, że autonomia rodziny zostaje zachowana. Ufamy rodzinom, że wydają te wydatki na dzieci, na potrzeby rodzin. Nie można nikogo tu dyskryminować. Czyli co? Polskie rodziny brałyby takie świadczenia. Równo traktujemy jedną i drugą stronę i trzeba te wszystkie warunki spełniać się po obydwu stronach. To są uwarunkowania techniczne. Tak czy inaczej pomoc jest bezwzględnie potrzebna. Mówiła Elżbieta Rafalska, europoseł z Prawa i Sprawiedliwości, która była gościem Radzie Zachód. Dziękuję pani poseł. I radosnego aleluja, bo zbliżają się święta, chociaż wkraczamy w Triduum Paschalne. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Wszystkiego. Lubuszkie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod 24.pl.